Przyjaciół, bracia w kapłański i biskupim posługiwaniu, umiłowani siostry i bracia pielgrzymi. U celu pielgrzymowania odczuwa się radość, podobnie jak po owocnie wykonanej pracy, jak po dobrze spełnionym zadaniu. Utrudzenie zamienia się w doświadczenie wewnętrznej satysfakcji i szczęścia. Pielgrzymowanie to dobry i pożyteczny czas. Jesteście zmęczeni, to oczywiste. Wiem, że wielu z was ostatkami sił dotarło tutaj do sanktuarium. Ale pomyślcie o stanie swojego ducha. Czyż tu nie zachodzi proces odwrotny? Fizycznie jesteście zmęczeni, ale jesteście mocniejsi duchowo, gdyż dokonaliście czegoś nowego, co daje nowe siły. Doświadczenie 9 dni rekolekcji w drodze stanowi wyjątkowe dotknięcie bogactwa, żywotności, duchowości i piękna Kościoła, którego duszą jest Duch Święty. Głównie medytowaliście w tym roku nad tekstami z Apokalipsy. Ta ostatnia księga Pisma Świętego niesie wyjątkowe przesłanie na czasy trudne i niespokojne. Jest to księga na czasy, których trzeba ze szczególną gorliwością i odwagą dawać wobec świata świadectwo swojej wiary. Wasze pielgrzymowanie było takim bardzo wymownym, publicznym wyznaniem wiary. I za to serdecznie wam dziękuję, gdyż wasza postawa pokrzepia na duchu innych, dodaje im odwagi w niespokojnych czasach, w których chrześcijaninem trzeba być osadzonym w realiach tego świata z wiarą, nadzieją i miłością, bardzo mocnym, silnym, zdecydowanym. Zadziwiające jest to, że im bardziej atakowana jest nasza wiara, tym bardziej jesteśmy zaangażowani w jej obronę. Tym bardziej łączymy się, jednoczymy we wspólnotę, która ceni sobie wielkie dziedzictwo obecności Boga w naszym narodzie. Różne przygotowane raporty stwierdzają jasno, że chrześcijaństwo jest obecnie najbardziej prześladowaną religią na świecie. Tak wynika między innymi z opublikowanego niedawno końcowego raportu przygotowanego na zlecenie brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Napisano w nim m.in. Musimy stwierdzić, że istnieje swoisty problem prześladowań związanych z chrześcijaństwem, który wykracza poza zwykłą promocję wolności religijnej. Jest nawet propozycja, by w brytyjskim prawie karnym pojawił się nowy termin – chrystianofobia. Wspominany raport podaje, że prześladowania przybierają różne formy. Od dyskryminacji w pracy, czasem w szkole, co zaczyna się też ujawniać obecnie w Polsce, aż po akty ludobójstwa. Wędrował z wami biskup Mirek z Republiki Środkowoafrykańskiej. Być może mówił właśnie o sytuacji prześladowania chrześcijan w czasie rebelii. Za przyczynę zmowy milczenia wobec faktu prześladowania chrześcijan raport wskazuje m.in. na poprawność ideologiczną i polityczną. Jako wspólnota uczniów Chrystusa, która chce wytrwać w wierze i co więcej, która pragnie skarb wiary przekazać następnym pokoleniom, potrzebujemy Bożej łaski i siły. Potrzebujemy tego niezwykłego wsparcia, jakim od wieków obdarza nas Bogu Rodzica Maryja,
królująca naszej ojczyźnie, z częstochowskiej ikony. Śpiewaliśmy refren, psalm, tyś wielką chlubą naszego narodu. Ona również z nas mak cierpienia za pełnienie woli Bożej. Musimy zrobić wszystko, żeby ten plac tutaj nie stał kiedyś pusty, zarośnięty trawą. On powinien żyć naszą miłością do Maryi, do Chrystusa. Powinien tętnić życiem, bo tutaj jest źródło życia, w którym chcemy się zanurzyć. Matka Boża była i jest świętością dla naszego narodu. Dlaczego więc dochodzi do profanacji wizerunku, do jakich nie dochodziło nawet w najgłębszych czasach prześladowań totalitaryzmu komunistycznego? Owszem, atakowano księży, nawet ich zabijano, więziono biskupów, ale nikt nie odważył się podnieść ręki na obraz Matki Bożej. Nikt nie profanował w różnych gestach i działaniach największego naszego skarbu Eucharystii. Walka, o której mówi Księga Apokalipsy, ciągle trwa, a może teraz jeszcze bardziej przybiera na sile. Na obliczu Matki Bożej Częstochowskiej już znajdują się widoczne rysy pozostałości profanacji sprzed kilkuset lat. Pocięte oblicze. Król Jagiełło, który odnowił obraz, kazał je pozostawić. Jest w tym poruszająca intuicja. Miłość jest zraniona. Więcej nawet, prawdziwą miłość rozpoznaje się po ranach. Tak uczniowie rozpoznali zmartwychwstałego Chrystusa. Chrześcijaństwo było i jest znakiem sprzeciwu, co potwierdza jego prawdziwość. Należałoby się bać Kościoła, który przestałby być znakiem sprzeciwu, bo wtedy trzeba by się było zastanowić, czy Kościół nie stał się już zwietrzałą solą, czy pozostaje wierny swojemu mistrzowi. Owszem, w wielu krajach Europy Zachodniej stosowano metodę uników. Atakowany Kościół milczał. Co się z nim stało? Rozbił się. Przestał istnieć. Wegetuje. Kościół ma swoją godność. Powinien się upomnieć w sercach wierzących. Dzisiaj oblicze Kościoła jest mocno rysowane przez różne wydarzenia wewnętrzne, ale przede wszystkim zewnętrzne. Tak jak oblicze Maryi. Ale mimo tych ran to oblicze jest piękne. Kościół jest piękny. Piękno Kościoła ujawniło się w was, w żywym Kościele, w czasie pielgrzymki. Prawdziwą miłość trzeba ujawniać światu Kościele. Znieważanie i profanowanie wizerunku naszej Najświętszej Matki, tak samo jak znieważanie i profanowanie Najświętszego Sakramentu, bardzo nas boli. Boli nas, kiedy widzimy ludzi, którzy wiedzą, co i kogo wyznajemy i mając tę świadomość, zmierzają ku profanacji. Najświętszy naprawdę znaczy Najświętszy. Chodzi o sakrament. To nie jest dla nas kpina z symbolu. To kpina z najbliższej nam osoby, Chrystusa. Czy ktokolwiek pozostałby niewzruszony, gdyby szydzono z jego własnej matki lub ojca? Gdyby zdjęcie, portret mamy, taty był deptany, niszczony, opluwany? Dlatego apelujemy i domagamy się, by szanowano naszą wrażliwość religijną, by
szanowano to, co jest dla nas najświętsze. Mamy do tego pełne prawo i żadna poprawność ideologiczna czy polityczna nie może nam odebrać tego prawa. I o to prawo trzeba się będzie intensywnie upominać. Drodzy siostry i bracia, Księga Apokalipsy mówi o ostatecznej walce i potępieniu wrogów Boga. Wizjonerka z Fatimy, siostra Lucja, mówiła, że ostateczna walka między szatanem a Bogiem rozegra się o małżeństwo i rodzinę. To jest fundament ludzkości i społeczeństwa. Widziałem, jak małżeństwa szły razem, trzymały się za ręce. Widziałem małżeństwa, które wędrowały razem z dziećmi, czasem bardzo małymi. Czwórka małych dzieci i rodzina, małżeństwo w drodze. To jest fundament społeczeństwa. To jest fundament Kościoła. Dlatego ten obraz pielgrzymującego małżeństwa i rodziny powinien mocniej wpisać się w każdy dzień naszego życia. Na ziemi Chrystus Zbawiciel złamał już potęgę złego przez swój krzyż i zmartwychwstanie. Nie przeżyliśmy jeszcze jednak dnia ostatecznego zwycięstwa. Ten dzień czeka nas dopiero na końcu czasu. Księga Apokalipsy w 20 rozdziale mówi, że szatan został już wzięty na łańcuch i czeka na swój ostateczny sąd. Kto nie wierzy w szatana, niech analizuje sytuację społeczną, polityczną, gospodarczą, kulturową na świecie. Przecież wydaje się, że on niemal ryczy swoją obecnością w tych abstrakcyjnych, czasem zupełnie irracjonalnych ludzkich działaniach. I wielu z was może powiedzieć, jak to jest możliwe, że Bóg pozwala na działanie szatana i tych, którzy mu służą? Dlaczego Bóg jest tak cierpliwy? Czemu nie skrócił łańcucha szatanowi? Być może ten łańcuch nie byłby tak długi, gdybyśmy sami nie pozwalali złemu działać. Pamiętajmy, że w wizji Apokalipsy to sami ludzie oddają pokłon smokowi i bestii. Przyjmują je za swoje bóstwa, bluźniąc równocześnie imieniu Bożemu. Odwracają się od swojego Boga, zabijają świadków, których On posyła. Sami ludzie lekceważą Bożą obecność, Słowo Boże, Kościół Chrystusowy. Przez to łańcuch, na którym jest szatan, może się wydłużać. A walka staje się bardziej dramatyczna, gdyż ma szerszy krąg oddziaływania. Wtedy może więcej osób ranić wewnętrznie duchowo. My autentycznie walczymy i ponosimy w tej walce ofiary. Jest to jednak walka obliczona na krótki, z Bożej perspektywy czas, po którym odniesiemy razem z Bogiem ostateczne zwycięstwo. Co powinniśmy czynić, oczekując na ostateczne zwycięstwo Boga? Święty Paweł daje nam swoistą instrukcję, jak przygotować się do walki z szatanem. Trzeba mieć świadomość, że także święty apostoł Piotr zachęca w swoim liście chrześcijan. Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucano. Jest to klasyczny tekst biblijny, który zwraca uwagę na to, że wiara potrzebuje obrony i uzasadnienia, zwłaszcza gdy jest kwestionowana.
we współczesnych realiach działania Kościoła i wyznawania naszej wiary, także w związku z nową ewangelizacją, potrzebujemy nowej apologii, nowej obrony naszej wiary. Potrzebujemy spokojnej, inteligentnej, przekonującej obrony wiary przed dzisiejszymi zarzutami. Jest to potrzebne zarówno na płaszczyźnie akademickiej, na froncie duszpasterskim, jak i w pogłębionej formacji religijnej każdej i każdego z was. Apeluję tutaj do młodzieży. Macie potężne możliwości ewangelizowania, wśród zwłaszcza swoich rówieśników, w cyberprzestrzeni. Jeżeli głęboko się modlicie, jeżeli doświadczacie Boga, jeżeli On przemienia wasze życie, jeżeli poznajecie Go dzięki olbrzymim możliwościom zdobywania informacji, to najwyższy czas, abyście mocą współczesnych mediów głosili Jego obecność i chwałę we współczesnym świecie. To jest bardzo ważne zadanie na dzisiaj we współczesnej kulturze medialnej, w której się znajduje Kościół. Na fali posoborowej odnowy, powiadano, że Kościół nie może widzieć wszędzie wrogów. Musi rozmawiać ze światem, nie powinien się bronić, ale dialogować. Oczywiście, że miłość i dialog są czymś ważnym, ale nigdy nie kosztem prawdy. Niektórzy reprezentanci tzw. postępowej teologii ulegli złudzeniu, że współczesny świat to raj na ziemi i można głosić w nim Ewangelię bez napięć i konfliktów. To jest niemożliwe. Patrzmy na osobę Jezusa Chrystusa. Czy przeszedł spokojnie, delikatnie przez swoje ziemskie życie? Ewangelia pełna łagodności i miłości, którą głosi. Jego zachowanie wobec chorych, cierpiących, ubogich. To wszystko jednak spotkało się z olbrzymim sprzeciwem. Mnóstwo wrogów, którzy go otaczali. I ostatecznie prześladowanie, męka, krzyż. I to jest także droga Kościoła dzisiaj i teraz. Kościoła, który idzie drogą Ewangelii Chrystusowej. Należy zawsze pamiętać, że dobra nowina nie jest tylko leczeniem świata, ale także jest jego egzorcyzmowaniem, wykorzenianiem zła i grzechu. Ewangelia to również walka z mocami ciemności. To jak ogień, który pali, i sól, która momentami piecze. Postawa krytyczna wobec zła w świecie jest elementem chrześcijańskiego świadectwa. Jeżeli chcemy zmienić ten świat, jeżeli chcemy go uczynić lepszym, to trzeba wejść na drogę zdecydowanej walki w obronie Ewangelii, w obronie tych wartości, które objawił nam Bóg. Drodzy siostry i bracia, Księga Apokalipsy to wezwanie do przemiany naszej ziemi w oczekiwaniu na ostateczne Boże zwycięstwo. To wizja tchnąca nadzieją, ponieważ wierzymy, że siły szatana są w nieustannym odwrocie, że one zostały już definitywnie złamane. W odczytanym przed chwilą fragmencie z Księgi Apokalipsy słyszeliśmy zapowiedź nowej ziemi i nowego nieba, nowego miasta świętego Jeruzalem, w którym pojawia się tajemnicza figura oblubienicy baranka, obleczonej we wspaniałe klejnoty. Ku zaskoczeniu odkrywamy, iż ową oblubienicą, ubraną w piękną suknię, noszącą olśniewające klejnoty, jest nasz stary, dobrze znany nam Kościół, nasze parafie. Święty Jan uświadamia nam, że nowego życia nie trzeba szukać daleko, bo ono jest tutaj, na wyciągnięcie ręki. Kościół, czyli my, którzy oddaliśmy swoje życie Jezusowi, Kościół, czyli wspólnota, w której zostawił On swoje słowo i bezcenne sakramenty rodzące do nowego życia, wreszcie Kościół, niedoskonała rodzina,
której pojawia się także grzech pychy, kłamstwa, zdrady i egoizmu, a pomimo tego to właśnie w tej rodzinie Kościoła odnajdujemy pełnię nowego życia. Na końcu czasów Kościół ukaże się w całym swym pięknie, które symbolizują olśniewające klejnoty i szaty oblubienicy małżonki i baranka. Apokalipsa wzywa nas do wejścia w głębie rzeczy i ujrzenia w Kościele tego, co najistotniejsze. To jest miejsce, w którym mieszka Bóg. Bóg, który mieszka z nami, z ludźmi. W tym miejscu, poprzez nasze modlitwy, znoszone cierpieniem, trudem oraz poprzez cały wysiłek ukierunkowany na dobro, wznosimy się pośród zmienności tego świata. Budujemy nowy świat. Liturgia Apokalipsy, podobnie jak nasza, łączy niebo z ziemią. Drodzy siostry i bracia pielgrzymi, przed obliczem Pani Jasnogórskiej polecamy dziś w szczególnej modlitwie dzieło Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej, by zaobfitowało odnową życia religijnego naszej diecezji, by przyniosło umocnienie w wierze naszych diecezjan, by przyczyniło się do jeszcze bardziej świadomego jej wyznawania i zdolności jej uzasadniania, obrony, dawania rzetelnego świadectwa. Pamiętajmy, iż z każdym aktem wiary, każdym dobrym czynem, każdym przezwyciężonym grzechem budujemy nowy świat. Budujemy nasze rodziny, naszą parafię, budujemy nasz Kościół, który na końcu czasu objawi się piękny, przebóstwiony jako oblubienica Pana. Przed chwilą, kiedy wchodziliście tutaj do sanktuarium, jeden z młodych ojców Paulinów stał obok mnie i patrzył. I w pewnym momencie się rozpłakał. Dlaczego? Dlatego, że w grupie szła jego matka. Mamy świadomość tego, że w naszych grupach, w nas, szła z nami nasza matka. Matka Chrystusa. Matka Kościoła. Niechaj dalej prowadzi nas bezpiecznie, ziemską drogą ku nowemu światu. Najświętsza Matka, Królowa Polski, Pani Jasnogórska. Amen.